Cześć, tutaj Demo i zapraszam Was na kolejny film z gry Dark Souls 3, oczywiście z naszego szermierza. I jakby przez czas nieobecności tej serii na kanale sporo się naprawdę wydarzyło. Między innymi, jeśli ktoś jeszcze nie wie, wypuszczono oficjalny zwiastun dodatku do oczywiście Dark Souls 3. Takie dodatki mają być dwa. Jeden właśnie, no, pierwszego znamy już daty premiery, będzie to pod koniec właśnie oczywiście października, chyba 25, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast drugi dodatek ma się ukazać na początku 2017 roku i jego daty premiery jeszcze dokładnie nie znamy. Jeśli ktoś jest też na przykład zainteresowany tym, żeby takie dodatki sobie zakupić, to zostawię Wam link w opisie. Tam jest do kupienia przepustka sezonowa na G2A do Dark Souls 3 za 67 zł z groszem. Także to jest naprawdę, myślę, spoko okazja do tego, żeby się zaopatrzyć właśnie w taki dodatek. Już aktualnie przepustkę sezonu posiadam i oczywiście tak też mówię, że będę na pewno nagrywać, także naprawdę nie pytajcie o takie coś, bo to jest oczywiste. Też wrzuciłem ostatnio analizę trailera Dark Souls 3, tam naprawdę sporo rzeczy zauważyłem. Był też jeden błąd, który dodałem w adnotacji tego materiału, także jak coś to, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd, to serdecznie polecam właśnie oglądanie tego materiału z adnotacjami po prostu. No i znajdujemy się teraz w Lochu Irytylum. Będziemy zmierzali w kierunku... Zawsze mi to złapię. Zmierzamy w kierunku Jorma. Mamy już tutaj przejście, jak widzicie, otwarte normalnie. I będziemy chcieli skupić się właśnie na tym, żeby zmienić broń po zabiciu Jorma. Zgodnie z tym, co mówiłem. Po zabiciu Jorma przełączamy się w takim razie na miecze Gotarda, na podwójne miecze Gotarda. Jeśli nie pamięć nie byli, to się chyba jakoś tak nazywa. Zaraz to sobie sprawdzimy. Jeśli oczywiście... Nie, na razie takiej możliwości mieć nie będę niestety. Nie będę miał takiej możliwości, no ale spokojnie, spokojnie, dobra, mimo że go dotknęliśmy, to on sobie nic z tego nie robi. No w sumie teraz mógłbym nawet to sprawdzić, nie? Jak się to nazywało? To jest tutaj bliźniacze miecze Gotarda, przepraszam bardzo, to sobie będę musiał oczywiście odpowiednio przygotować te miecze do zmiany. I tak jak też mówiłem, Jorma zabijemy w sposób standardowy, to znaczy wykorzystamy miecz, który można zdobyć tam na tej arenie, na której z nim walczymy, tak sobie powiedzmy. I właśnie po jakby zabiciu Jorma od razu, od następnego odcinka oczywiście przechodzimy na nową broń, którą będziemy się posługiwali i co będzie dalej, to sobie już po prostu zobaczymy później. To jest, kurczę, etap, na którym mam tendencję do tego, żeby niesamowicie psuć rozgrywkę i kurde ginąć, nie? Znaczy psuć rozgrywkę, popełniać błędy jakieś głupie, choć strasznie, strasznie kosztowne też. Także tutaj tym razem postaram się trochę tutaj jakby spasować, trochę na spokojniej do tego podejść i myślę, że będzie dobrze. Generalnie tak wyglądają moje statystyki tej postaci. Myślę, że są naprawdę takie, no, bardzo spoko, jeśli chodzi o właśnie takiego szermierza typowego. Nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda w przypadku miecza Gotarda, ale tym się martwić będę na początku następnego odcinka, kiedy to sobie najwyżej zresetuję te statystyki i po prostu przystosujemy się do tych mieczy, choć myślę, że nie będzie takiej potrzeby. No, ale to jeszcze zobaczę. Tego jeszcze nie sprawdzałem, także mogę się mylić. Dobra, skupmy się teraz na tym. Ej, w sumie to całkiem ładnie poszło. Naprawdę bardzo ładnie poszło. To jest miejsce... Miejsce, w którym często się mylę, znaczy mylę, gubię. Te stworzenia, powiedzmy sobie, tych strażników zostawimy. Przejdziemy sobie najpierw tędy, aby odblokować po prostu skrót. Skrót bardzo, bardzo istotny. Tu ostatnio byliśmy, jak zapewne pamiętacie właśnie. A może już ten skrót otworzyłem? Kurczę, wiecie co, ja już ten skrót otworzyłem. Tak, oczywiście byliśmy w tym miejscu, pomyliłem się. W ostatnim odcinku nawet byliśmy właśnie w tej krainie już smoków. Natomiast mimo wszystko pokazuję wam to, że tu jestem, dlatego że nie podniosłem skarbu tego, co tutaj jest, więc mogę to sobie teraz zebrać. No i czeka nas przejście tak naprawdę do zbezczeszczonej stolicy, co no nie jest rzeczą przyjemną, tak to delikatnie mówię, bo no musimy przez tych strażników cholernych przejść, sam redukują pasek zdrowia, to jest naprawdę strasznie, strasznie irytujące w tym miejscu. Cały czas się zastanawiam nad tym koopem na tej serii. Myślę, że chyba się zdecyduję, ale żeby komuś pomóc na pewno. Jeśli ktokolwiek będzie w ogóle potrzebował pomocy ode mnie na takim levelu, to chętnie bym coś takiego spróbował. O Jezu, to jest po mnie. Oj, to jest po mnie, słuchajcie. Szybko, 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 trzeba się wycofać. Może po prostu przebiegnę to, co? To też nie wydaje się najgłupszym pomysłem. Dajcie mi spokój. Nie, nie musisz to... O Boże, to tutaj wejdzie naprawdę.
Jasne, przez takie coś mnie może zabi. To by była wręcz esencja Dark Souls. No. Dobra. Już mnie nie widzi. No! Okej, okay. Ulecz się. Wow, 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 wow! Spokojnie, 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 demo. No. Ugraj to. Pięknie. Lutownica. Ej, chyba po raz pierwszy mi to wypadło w ogóle. Serio. Chyba nigdy mi to nie wypadło. Zaraz zobaczę, czy na tej postaci to mam. Nie, nie miałem tego na tej postaci. Aż zobaczę po prostu opis. Piętno, którym naznaczają więźniów strażnicy lochu Firytylu. Przyciskaj rozżarzony koniec do ciał wrogów, by zadawać obrażenia do ognia i blokować na jakiś czas leczenie poprzez Estusa. Ej, no świetna rzecz na przykład, no PvP. Znaczy, głównie do tego, nie? To się raczej nadaje, ale nie wiem, czy ktoś to używa jakoś specjalnie. Umiejętność. Szarża. Przynosisz piętno do biodra i szarżujesz na przeciwnika. Użycie silnego ataku w biegu wydłuża czas szarży. Mogę z tego korzystać, zobaczmy, jak to się w ogóle skaluje. DD, okej. Okay. Zobaczmy zatem... Wow! Oho! Ej, ładnie. No to tak... Nie no, w sumie nie najwolniej atakujemy, powiem szczerze. Nieźle, nieźle. Dobra, schowajmy to. Dajcie znać, czy wam takie coś kiedyś w ogóle wypadło tutaj, bo... Albo naprawdę zapomniałem o tym, albo po raz pierwszy w życiu tak naprawdę zdobyłem tę broń, nie? Że nieźle, myślę. No nie! Nie, 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 dobra. Już to, tak, śmieci się, śmieci się. To ja was tutaj zaraz zrobię, jak przebiegnę. Chyba, że ten gargulec mnie zaraz tutaj zrobi, to będzie jeszcze gorzej. Z którym za chwilę się muszę zmierzyć. Także ja musiał swoje życie z powrotem, strażnicy, oddacie mi je w końcu? Mogę, mogę, dzięki. Dzięki, gro, dziękuję, 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 dziękuję. Oni tutaj przyjdą? Nie. Boję się. Dobra, wiecie co, nie szkodzi, to za chwilę będzie ognisko, a nie chcę zginąć w tym miejscu. Weźmy sobie ten skarb, nie pamiętam, czy to była przypadkiem jakaś dusza do zdobycia, czy co to takiego było, ale... Tak, dusza szanowanego starego Wygi. Ładnie, jak się zamyśliłem jeszcze w trakcie. Chwalmy słońce. Tak, no widoczek jest piękny. Ta szczelina troszeczkę jakby, nie wiem, tak mi się, już kiedyś wspominałem chyba, że jak z Majuli, nie? Jakieś takie skojarzenia. Jakiś podobny widoczek. Wow, 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 1 FPS na chwilę. Mi wskoczył. Oj, oj! Dobra. Wiecie co? Zostawmy go po prostu. On zanim tutaj do mnie przyjdzie, to ja już będę przy ognisku, więc... Nie wadzi mi to jakoś. No, zobaczcie, on tam sobie stoi, nawet jakoś specjalnie się nie spieszę do tego, żeby iść. Czy ktoś na tę kolumnę serio wskoczył? No ładnie, ładnie, ładnie. Ach, Jorm. W ogóle jest zbezczeszczona stolica, to jest taka... Kurde, lokacja, która miała potencjał, jak wiele osób wskazuje, nie? Ale strasznie szybko się przez to zawsze przechodzi. Naprawdę, bardzo szybko. Za chwilę będziemy na bossie. No, może nie za aż taką chwilę, ale... Ale znacznie szybciej niż powinniśmy w zasadzie, nie? Być. W sumie jak tędy zejdę... Będziemy i za chwilę, niecałą minutę pewnie. Dobra. Jak teraz? Wow, 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 spokojnie. Jak tu się teraz szło? Aha, tam musimy zaskoczyć. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Już nie byłem pewien. No. Dobra, i tak zaraz tracę z życia od tych upadków, więc... Nie ma to za bardzo znaczenia. Tak się uleczę. Okej. Okay. Uleczenie w takim razie. No i ruszamy. Kurde. No takie creepy, nie? Te ubrania mają naprawdę przerażające. Dobra, zielony połąk, nie wiem po co mi ten mech w ogóle tutaj fioletowy.
Zostawmy go. No i zobaczmy w takim razie, jak pójdzie z Jormem. Może najpierw tak zobaczę z czystej takiej ciekawości, jakie obrażenia bym zadawał tymi mieczami. Ale tak za chwilę oczywiście wezmę ten miecz, jak mówiłem na samym początku też tego odcinka i wiele razy już w przeszłości. No zobaczmy. Wiecie co? Może i to by było do zrobienia, ale... ale kurde, to by chyba cały odcinek na to zszedł. Serio. Władca burzy. Storm Ruler. Gdzie on jest? Tutaj. A, nawet miałem już dwa egzemplarze, to już jest trzeci na tej postaci, ładnie. Oj, nie tak przecież demo. Dobra, uprzedziłem go. Tak epicki soundtrack. Prawda. Rewelacja. O nie, co ja zrobiłem? No i trochę się pospieszyłem. Nawet trochę bardzo. Wow. Wiecie co jest dziwne, że... Oczywiście to jest szybki atak, ale... Dziwne jest to rozwiązanie, że to naprawdę w ogóle zdrowie nie zabiera. To jest tylko takie odrzucenie, nie? No ale to... Mogło chociaż bardzo mało życia zabierać. Aha, bo ja już mogłem... Okej, jestem bardzo ogarnięty, jak widać. Mogłem już ten atak wykonać. Miałem naładowany do jakiegoś czasu, a tego nie robiłem. Nie. Fajnie, że można to anulować normalnie i uniknąć mimo wszystko. Aj, nie, uprzedziłem go. Prawie, no. Może to jest złe określenie, bo i tak obrywałem. Ale wyszło na plus. I... No, znowu. O... Kurde. Żeby tylko wstydu nie było. Za chwilę. No nie wierzę w to! Jorm! Co ty robisz? Albo co ja robię w zasadzie? Dobra, mamy gotowy atak. To jest po tobie. To jest koniec giganta Jorma. Popioły władcy, dusza Jorma giganta, no i oczywiście cutscenka. I też nie wiem, czy kojarzycie, bo to jakiś czas temu ten ostatni odcinek się pojawił, tak chyba prawie 3 tygodnie, niestety, za co was bardzo przepraszam. Mówiłem, że najpierw chcę zabić Jorma i następnie ruszyć na Starego Króla Demonów. I właśnie na tego Starego Króla Demonów teraz będziemy ruszali, tak naprawdę. Więc Lothric jeszcze troszeczkę poczeka sobie. Niestety lub stety, troszkę jeszcze sobie na nas poczeka, na nasze towarzystwo tutaj. Także przenieśmy się... A, może jeszcze tylko ten miecz na razie sobie zmienię. I na Gotarda, słuchajcie, przerzucamy się od razu od następnego materiału, także możecie się tego już spodziewać, możecie tego wyczekiwać. Chyba, żebym w zasadzie ulepszył sobie te miecze teraz nawet, nie? I byśmy to przetestowali. Co wy na to? A dobra, niech będzie. Niech będzie. Miało być po Jormie, no to będzie od razu w takim razie po Jormie. Chodźmy do kapliczki zaznaczenia i zobaczmy... tak naprawdę jak będą wyglądały obrażenia, które będziemy zadawali po tym ulepszeniu już, którego teraz sobie dokonamy tymi mieczami. Jeszcze tylko z czym to się do końca skaluje, sobie rzucę okiem. Tu na przykład mamy wszystko na D, tutaj jest podobnie. Oczywiście tam widzę, że są inne troszeczkę przeliczniki, ale to tego nie ma jak teraz do końca porównać, ponieważ one są, te miecze, nieulepszone. Wiecie, z czym będzie problem? Problem będzie z tym przyzwyczajeniem się do tych mieczy teraz. Serio. Będzie duży problem z przyzwyczajeniem się teraz do tego zestawu ataków, choć wydaje mi się, że są troszeczkę minimalnie
może nawet i szybsze. Zobaczmy ten Battle Art, bo nie pamiętam jak on wygląda. Wow. Ej, fajne. Tylko zdając życie zadaje naprawdę bardzo, bardzo niskie obrażenia. No ale dobra. André. Miło mi cię również widzieć po takiej przerwie. Chciałbym wzmocnić sobie miecze Gotarda, jeśli pozwolisz. Dobra, odłamki tytań tu posiadamy, także bez obaw możemy to wzmocnić. Sztaby tytań tu również mam. No i słuchajcie, mamy tak naprawdę miecze Gotarda na plus 10. Można by też jeszcze wzmocnić to trochę w inny sposób. Zastanawiam się tylko, czy bym to chciał robić. To mi poprawi skalowanie zdecydowanie i byśmy mieli lepszone bliźniacze miecze Gotarda na plus 10. Co byłoby naprawdę fajne. I skorzystamy sobie z tego wykwintnego klejnotu, wiecie? Skorzystamy sobie z tego. O nie, stabilność mi spadnie z 36 na 33. Jak ja to przeżyję teraz? Jak ja to przeżyję, słuchajcie. Dobra, niech będzie w takim razie to wzmocnienie. No i zobaczmy, jak to kurczę teraz pięknie wygląda. Patrzcie jeszcze raz. Cudo. Wow. Dobra, tak to nie powinno wyglądać, ale tak, jak najbardziej. Chodźmy zatem teraz do miejsca, gdzie zawalczymy z starym królem demonów. Czy oczywiście od Volnira będziemy musieli zmierzać tam teraz na dół. Po tym moście, który zarwaliśmy naprawdę już jakiś czas temu. Coś, mam takie wrażenie, że ta seria długo trwa, natomiast jak się pojawia odcinek, to progres jest naprawdę znaczący, to nie da się tego odmówić. I też z drugiej strony to jest normalne i takie jak najbardziej do zrozumienia, ponieważ to już jest seria, kiedy grę przeszedłem tak naprawdę i to no nie jeden raz i już ją troszeczkę, można powiedzieć, znam, że tak to mniej więcej tutaj będzie już wyglądało. Okej, to jest zdradliwe, nie? Że dopiero po chwili można zejść na dół. No, dopiero teraz. Kurde. Ale kto by pomyślał, nie? Żeby tutaj tego typu rozwiązanie dawali przed premierą gry, że most będzie można zarwać sobie normalnie. Oczywiście to było na trailerze zaprezentowane, już takie zarwanie mostu widzieliśmy na przykład w... No dobra, to będzie najlepszy test na nowe, dla naszych nowych mieczy. Takie zarwywanie miecza oczywiście było w Dark Souls 2, ale to... Sami wiecie, że troszeczkę inaczej to wyglądało. Nie było tak, że mieliśmy... Wow, szkielecie. Ej. On chciał mi pomóc. On chciał mi, kurde, pomóc. Tylko troszkę mu to nie wyszło. Ej, powiem wam, że... Miecze są świetne. Ale miło mieć szkieleta w swojej ekipie. Też Mimik by naprawdę dobrze się tutaj sprawdził, to już pamiętam. Sobie rewelacyjnie tutaj radzi z nim. Jeszcze raz, no idę z nim. Powiem wam, miecze Gotarda OP. Naprawdę. Dusza demona. Okej. Okay. Chodźmy zatem rozprawić teraz z Mikiem i zobaczymy, co byłoby tutaj bardziej wymagające. Teraz nas czeka jedna z, tak jak mówię, bagna są jedną z najgorszych lokacji Dark Souls 3, ale to też jest strasznie, strasznie wymagające. Choć można przez to mimo wszystko dość szybko przebrnąć, jeśli komuś nie zależy jakoś na tym, żeby zdobywać te wszystkie skarby, które są tutaj po drodze, bo trochę jest, to... To trzeba przyznać, więc... Oj. Dobra, pięknie. Dawaj to. Czarna Kinga, dobra. Nie wiem, który tu egzemplarz. Trzeci pewnie też, nie? W moim przejściu gry. Dobra, chodźmy w takim razie do tego... ogniska najbliższego. Żeby tylko szkielety mi nie uniemożliwiły. Oj, uniemożliwią mi to, dobra. Czy w razie co się zrespimy tutaj, ale... Kurde, no nie pozwolę szkieletom mnie zabić, nie? W żaden sposób. Jest to niedopuszczalne, oczywiście. W żaden sposób jest to dopuszczalne, no. Wiecie o co chodzi. Siadaj. Ale ten skarb tutaj to już wezmę, wiecie? Ten tutaj wezmę. Jestem pewien w sumie, co to było. Tak, zapewne to mamy. Przepaska starego mędrca, pierścień wiedźmy. Dobrze. To już było duże takie, więc to było coś istotnego też. Item.
Oho. I zaczynamy, słuchajcie. Moment. Z tą balistą okropną. Okropną balistą. Nie będę się chyba bawić w to, żeby ją wyłączać, choć no to by było naprawdę straszliwie przyjemne i sensowne rozwiązanie. O Boże, zapomniałem o tym robalu teraz. Co nas będzie gnębił. Gdyby pastylki z odpornością na ogień. To jest też bardzo ważna rzecz, myślę, przed... Wow. Przed walką z tym bossem. Warto się w to zaopatrzeć. No nie! Już myślałem, że jeszcze oberwę przestał. Chodźmy do tego ogniska może. Będzie łatwiej. Łatwiej przeżyć w ogóle. Czemu te strzały we mnie nie lecą? Nie atakują robala, który jest kurde niesamowicie blisko mnie. Aż za blisko. O, tu jest masakra, nie? Ta cała ścieżka. To jest gorszy niż ten etap z tą balistą, chyba. Ta balista jest po prostu irytująca. To jest akurat bardzo wymagające miejsce. Fajnie, fajnie. Tylko tak wymagające przez taki wredny element, nie? Przez te kule takie, ataki dystansowe. Strasznie nie lubię tego. Dobra, robalu. Zostawię cię w spokoju. Możesz przeżyć nawet, jeśli nie będziesz mnie atakować. Chyba, że balista go zaraz zabije. Czyżby tutaj się pojawił jakiś znak? Tak, to jest NPC. Wow! Dobra, to nie będzie NPC w takim razie żadnego. Jest ewidentny znak, że nie powinienem tego robić, tak? Rozumiem grę. Co też mi daje do zrozumienia. Okej, wchodzimy. Zobaczmy. Nie wiem, jak to na tym NG będzie wyglądało, wiecie? Z obrażeniami. Wow. Wygląda. O! Okej. Z obu stron, powiem szczerze, całkiem dobrze. Także pojedynek nie będzie wcale jakiś najłatwiejszy. No i na pewno taki nie będzie. Muszę wystrzegać się jego obszarówek. O właśnie, nie tylko tego. Nie tylko obszarówek, ale też takich dziwnych ataków. I zwróćcie uwagę, że ja mam teraz zwiększoną jakby ochronę do ognia, nie? A i tak co on wyprawia? Jest strasznie agresywny. Pamiętam jak męczyłem się z nim podczas walki na SL1 na streamie. To też była masakra. Żeby to było teraz ten. O właśnie. Ten atak meteorytów, tak, ten moment. Meteorytów, teraz krąg ognia? Nie, po prostu. Może? Nie no, znowu. No to jest bardzo skuteczny atak. Jeśli ktoś troszeczkę się spóźni z rolowaniem, to. Albo nie wie, jak to działa, jak ja na przykład podczas mojej pierwszej serii, to jest naprawdę masakra z tym. Dobra. Oj. Dobra, niebezpiecznie się robi. Spokojnie. Trzymajmy dystans. On nie jest jakoś tak wcale mega wymagający, kiedy na przykład gramy postacią magiczną, z tego co pamiętam. Co tak mało mi obrażeń nabiło teraz? Dobra, pięknie. O, kolejny boss za pierwszym razem. Dusza starego króla demonów. No i myślę, słuchajcie, że to jest naprawdę fajny taki początek naszej przygody z tymi mieczami Gotharda. Nie wiem, przygody, która ile potrwa. Myślę, że jeszcze później też będziemy zmieniać. Ale trochę potrwa zapewne, także miło, bardzo miło. I się na razie tutaj nimi walczy. Chyba nawet lepiej niż tymi mieczami tancerki, powiem szczerze. Mamy tutaj też, jak widzicie, lokację już ukończoną z Pontyfikiem Sullivanem. Mamy tutaj to ukończone. Mamy szczyt Arcy Smoków. No i co na to, żebyśmy teraz zagościli właśnie u smoków? Moglibyśmy pójść właśnie na Bezimiennego Króla. Myślę, że to jest naprawdę fajny kierunek teraz naszej dalszej przygody właśnie Dark Souls 3. Lotrika no raczej sobie tak już na chyba sam koniec zostawimy, sądzę, więc chwilkę jeszcze będzie musiał na nas poczekać. Ale mamy naprawdę bardzo, bardzo dobre tempo, więc w zasadzie to tam pewnie trafimy na dniach, nie? Tak naprawdę sądzę. Całkiem szybko idzie ten szermierz. Czyli co?
Pobijamy rekord na razie. Dark Souls 3 i 3, 3 bossów w odcinek. Nie wiem w sumie, czy to byłby rekord. Chyba tak. Chyba tak. Więc czemu nie? Bezimienny król będzie w takim razie zapewne w następnym materiale już. Zobaczymy, jak mi pójdzie na tym NG. Oczywiście też z wiedzą, którą już tam zgromadziłem. Ciekaw jestem, czy trzeci boss padnie również za pierwszym razem, czy jednak to będzie dla mnie nieosiągalne, ponieważ no... To, że Jorma zabiłem za pierwszym razem, to no nie ma co się szczycić. W zasadzie tym królem demonów również, nie? Sobie zdaję z tego sprawę jak coś. Już trochę lepiej te ataki z wyskoku mi idą niż na początku, jak grałem w Dark Souls 3. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment, co nie wychodzi mi w ogóle. Było dość smutne. Wow! Wspomniałem, że tak robisz. Wiwerno. Dobra, chodźmy dalej. Podejdzie się tutaj? Do mnie? Chyba nie. No ale przynajmniej spłonie. Dobra. Zaczekamy jeszcze raz. I chodźmy. Uważaj na duet. Oj. Nie tylko duet tu jest straszny przed nami. Znaczy w zasadzie za nami, ale to co jest z przodu jest znacznie gorsze. Ten gość z bronią na łańcuchu. To jest mój koszmar. Naprawdę. On tu jest bardziej chyba upierdliwy niż ten smok, nie? Który jest bossem w tym miejscu. Znaczy wiwerno. O. Dobra. Ktoś tutaj jeszcze był? Nie, chyba nikt z góry nie zaskoczy, nic takiego, nie powinno być miejsca. Uleczmy się dla takiej czystej pewności, dla tego spokoju też. No i słuchajcie, spróbujmy coś tutaj teraz zdziałać, oczywiście z tym. Wow, wow. O kurde. Ciekawe czy... Oj! Oj, 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 nie, 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 nie rób ruchu żadnego do przodu. Dobra. Nie żyje. No kurde, jak oberwę, serio. No nareszcie. Ile można było czekać? Na to, żeby w końcu dostać się do wiwerny. I powinienem na koniec tego całego przebijania się przez tę grupę przeciwników nie trafić, nie? W jej głowę i zginąć. Ale to by było piękne zakończenie tego materiału. Albo tutaj zginąć. To było całkiem realne. Niestety. Za bardzo się wyluzowałem tutaj chyba. W ogóle nie wiem, co sądzicie o soundtracku generalnie w Dark Souls 3, ale moim zdaniem jest fantastyczny. Tak jak w Dark Souls 2 było trochę utworów naprawdę fantastycznie klimatycznych, epickich też podczas bossów, ale w trójce moim zdaniem jest lepszy soundtrack. Sprawdźmy. No i udało się. Pięknie! Trzeci boss w jednym odcinku za pierwszym razem. Oj tak. Jak takie tempo będzie zachowane, to naprawdę... Będzie ciekawie. Dalej z rozgrywką. No i dobrze, zostaniemy przeniesieni teraz.
I ten oto dzwonek, który wybrzmi również na koniec tego materiału, ponieważ w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, słuchajcie. Naprawdę sporo się wydarzyło, zobaczcie też jak niesamowicie wzrosła ilość dusz, które posiadam przy sobie. Mam już ponad 500 000, wcześniej mieliśmy, nie wiem, 11 tysięcy, czy 100 tysięcy nawet, no to i tak jest niesamowity wzrost, no ale co się dziwić, skoro tylu bossów tak naprawdę udało mi się teraz pokonać. I naszym kolejnym bossem na naszej drodze jest oczywiście ukochany przez wszystkich graczy Dark Souls 3, bezimienny król i jego fantastyczny przyjaciel. Także zapraszam już teraz na kolejny materiał, mam nadzieję, że się niebawem pojawi i dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, papa i do następnego razu. Zachęcam do oceny i do komentowania. Trzymajcie się, cześć!